Kto nigdy nie żył, nigdy nie umiera. Nic nie utraci ten, co nie miał nic. Ten, kto nie kochał, nie wie, co tęsknota, nie wie, co gorycz, kto bez marzeń śni. Wiem, że są plany, by w Tomaszowie powstało hospicjum dla chorych onkologicznie ludzi. No, nie wiem, widać, jak trzymam te kciuki, żeby się udało. Sam mieszkam na Ursynowie i mam obok, no, przez Miedzę, też taki hospicjum, bardzo tam często jestem. Na święta spędzamy razem czas. Wiem, jak to jest dla nich ważne, dla tych pacjentów. I tyle, to jest takie zwykłe, ludzkie, empatyczne. Jest to bardzo, bardzo potrzebne miejsce.